Mamy dzisiaj, proszę Państwa, kilka rzeczywiście umów do podpisania, dokładnie cztery. I to obejmuje zarówno aktywność samorządową, jak i aktywność organizacji pozarządowych i osób fizycznych. Pozwólcie Państwo, że rozpoczniemy od podpisania tej umowy z samorządem powiatowym. To jest taki ciekawy projekt. On, tak jak Pan Marszałek powiedział, dokładnie 105 540 zł jest dofinansowanie, czyli 63,63% wartości całego projektu. Projekt to jest około 180 tysięcy złotych. Ja przyznam szczerze, że wpadłem na taki pomysł, kiedy byłem w Sandomierzu, chciałem go zwiedzić i tam można sobie po Sandomierzu pojeździć takimi meleksami. Zresztą to jest i w Krakowie na Kazimierzu i pozwiedzać po prostu w takim ekologicznym pojeździe samo miasto. I wpadliśmy na pomysł, aby zrobić takie przedsięwzięcie w Borne w Sulinowie. Borne jest bardzo atrakcyjnym miasteczkiem z tymi pozostałościami powojskowymi. I ten nasz projekt zakłada, że chcemy stworzyć takie mobilną stację oczywiście ścieżkami, opisanymi ścieżkami z taką miejscem tej mobilności. W tej stacji będzie właśnie jeden meleks kilkuosobowy, będzie 5 rowerów elektrycznych i będą 2 pojazdy takie elektryczne dla dwuosobowe. Samorząd powiatowy ma dom pomocy społecznej, ma ośrodek rehabilitacji starnie rozsianego, aby te osoby, które przebywają jako starsze osoby w jesieni swego życia albo osoby, które korzystają z ośrodka rehabilitacji starnie rozsianego w wolnym czasie, mogły sobie to nasze fajne miejsce w Bornym Sulinowie zwiedzać i okolice, to po pierwsze. Po drugie, w Bornym Sulinowie jest środowiskowy dom samopomocy, a zatem też tam są osoby, które potrzebują takiego aktywniejszego działania. W Bornym Sulinowie jest Uniwersytet Trzeciego Wieku, czyli też osoby starsze. W Bornym Sulinowie jest też taki prywatny dom pomocy społecznej. Ten projekt zakłada właśnie, że z tego mobilnej stacji mogły właśnie korzystać takie osoby. Jednocześnie łączymy atrakcyjność Bornego Sulinowa, jesień życia osób, żeby mogły w jakiś sposób jeszcze aktywnie działać. No i ekologiczne pojazdy, które gdzieś tam mają ogromne znaczenie. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajny pomysł, bardzo fajnie, że został przyjęty do realizacji, to wsparcie finansowe w kwocie ponad 100 tysięcy złotych ma miejsce. Zakładam, że w przyszłości będziemy chcieli ten projekt, czyli tę stację rozbudowywać, aby to stało się takie miejsce łącznie z wypożyczalnią tego sprzętu. Projekt zakłada zainstalowanie 30 kW w piku instalacji fotowoltaicznej i utworzenie stacji ładowania pojazdów elektrycznych dwustanowiskowej 2 razy po 22 kW, plus zakup pojazdu, małego pojazdu dostawczego, który będzie służył tu podmiotom projektu wiejskiego do realizacji krótkiego łańcucha dostaw, czyli być może dostawy do Szczecinka, do okolicznych sklepów i też na dojazdy tutaj, powiedzmy, na Podpiska. To jako taki pierwszy krok do realizacji tego naszego założenia, żeby ten tutaj miks energetyczny nasz i elektromobilność rzeczywiście przeformułować. Rozwój spółdzielni socjalnej Grupa Budowlana i osiąganie nowych dochodów poprzez oferowanie usług wynajmu i ładowania pojazdów elektrycznych oraz utworzenie miejsc pracy. Bardzo proszę, wartość jest określona i wynosi 132 tysiące złotych. Przepraszam, jedno sprostowanie, to jest wartość wsparcia, a wartość wsparcia. To jest 300 tysięcy około. Wartość wsparcia oczywiście. W gminie Szczecinek planujemy budować trasę turystyczną, która połączy Gdę Małą, Gdę Wielką ze Szczecinkiem. Część trasy tej już jest wybudowana przez miejscowość Marcelin. Dalej ta trasa będzie przebiegała nad jeziorem do miejscowości Gda Wielka. Środki otrzymane z dofinansowania zostaną przeznaczone na wybudowanie części tej trasy. Jak wiemy, proszę Państwa, najbliższą drogą łączącą Gdę Wielką, Gdę Małą z miastem, ze Szczecinkiem jest droga krajowa. Poruszanie się tą drogą czy pieszo, czy rowerem jest nie do końca bezpieczne. Wybudowanie tej trasy pozwoli na dostanie się do pracy, do Szczecinka, na zakupy, czy to rowerem, czy też na pieszo. Ładna droga będzie prowadziła nad jeziorem
w Wielimie. Kwota, którą otrzymaliśmy, to jest kwota ponad 104 tysięcy złotych i ona będzie przeznaczona na budowę części tej trasy turystycznej. Projekt mniej spektakularny niż tutaj projekty opisane, natomiast jeden z projektów, który też ma się przyczynić do rozwoju gminy, powiatu, to jest rozszerzenie działalności związanej z turystyką. Chodzi o rozpoczęcie działalności związanej z czarterem łodzi na jeziorze Pile w Bornym Sulinowie. Środki uzyskane będą przekazane na, wykorzystane na modernizację, doposażenie łodzi, która będzie udostępniona dla turystów tutaj w okresie sezonu letniego. Celem projektu jest podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług wynajmu krótkoterminowego łodzi motorowej i zyskanie możliwości osiągania dodatkowych dochodów poprzez samozatrudnienie. Tak jest. Tak brzmi i właściwie jest określony cel projektu. Dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych. Jest to już, muszę Państwu powiedzieć, druga umowa, którą podpisuję w dniu dzisiejszym w zakresie wsparcia działalności gospodarczej. Miałem okazję i wielką przyjemność podpisać jeszcze z samego rana w dniu dzisiejszym umowę w Połczynie Zdroju na samozatrudnienie młodego człowieka, który rozpoczyna działalność w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych. I to jest znowu ten element, który dla nas ma takie ogromne znaczenie proekologicznego działania i jednocześnie maksymalnego uniezależnienia się energetycznego nie tylko naszego regionu, ale całego kraju.